Hello guys, witam cieplutko wszystkich zębach z tej strony. Słuchajcie, jeszcze dzisiaj kilka słów o sensie i o wysłaniu sygnału i powrocie sygnału. Jeszcze kilka słów o mikserze. Więc słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że to raczej na scenie się takie rzeczy zdarzają, że na przykład jak słyszycie tutaj jest mój miks. Więc ja tu grałem w taki bluesowy jam, prawda? To jest na moim kanale, możecie posłuchać całego nagrania. Ale do czego zmierzam? Chcę powiedzieć o sen. Na przykład wyobraźcie sobie, że jesteście na scenie z mikserem, prawda? I tu, gdzie jest ten mój miks, jest gitarzysta na jednym kanale. Jakaś tam gitara. Tej gitary jest mało na scenie, na przodach. Co wtedy można zrobić? Można z tej gitary ją podwoić, używając send, więc ja nie wysyłam teraz sygnału w tym przypadku gdzieś daleko, prawda, do innego urządzenia, na zewnątrz, on the board, prawda, do kompresora, czy do jakichś tam efektów, czy do equalizera dodatkowego. Więc ja chcę mieć tego gitarzystę z powrotem w mikserze. Najszybszą drogą, żeby to zrobić, jest po prostu zrobić send. Więc on jest tu gdzieś na pierwszym kanale, ja go sobie wyślę tu na ósmy, prawda? Więc ja połączę teraz, co ja w tej chwili robię. Ja wyślę sygnał tu do send 1 z jego gitary i włączę go po prostu z powrotem do miksera na track 8, prawda? Żeby mi tu grał. I w tej sytuacji to będzie wyglądało już tak. Tu jest on tak jakby na początku, prawda? Powiedzmy, z tej strony mi gra. Więc ja otwieram send 1 na tym jego traku. Otwieram send 1 tu, otwieram troszeczkę powrót, żeby tu mi wracało. No, nawet nie, tego nie potrzebuję, bo to od razu stąd mi wychodzi. Otwieram send 1 i tu go mam już tu. Prawda? Teraz wyciszyłem tą jego lewą stronę. Prawda? I tu mogę go znowu sobie. Więc ja go sobie tu zrobię po tej stronie, po prawej, a tego przesunę na lewą, prawda? I mam sprawę rozwiązaną, prawda? On mi teraz gra tutaj też, prawda? Na początku grał tutaj, a na pierwszym traku, a ja go zrobiłem, przeniosłem tu na ósmy i gra mi z tej strony, prawda? Więc takie historie możemy tu wyprodukować, używając send. Wysyłać między kanałami w mikserze, to również działa, prawda? Więc tak sygnał można zdublować. I słuchajcie, jeszcze chciałbym pomówić troszeczkę o... Mam nadzieję, że mnie słyszycie, ok? Jeszcze chciałbym pomówić o takim wysłaniu do zupełnie zewnętrznej baksy, prawda? Jak to w poprzednim tak zaprezentowałem z grubsza. Więc dzisiaj, słuchajcie, ja użyję tej samej zabawki. Dlaczego tej samej? Bo ona ma wyjścia stereofoniczne. Więc normalnie jakbym nie miał miksera, jeżeli macie, no to ja bym tu włączał gitarę, tu bym włączał jedno wyjście monofoniczne i wysyłał to do pieca, prawda, na wzmacniacz. I by mi grało normalnie, jako taki stambox gitarowy. Ponieważ to ma dwa wyjścia stereo, prawda? Więc ja wziąłem sobie wyjście dwa z lewego i z prawego kanału stereofonicznego i ja je mam tutaj, te jacki. I teraz je włączę do miksera na return numer 1, prawda? A to, co normalnie do gitary się włącza, ja włączę, żeby wziąć sygnał z miksera z tego miejsca. Ups, już było włączone, przepraszam. Więc wezmę sygnał z tego miejsca, otworzę send na swoim mikrofonie, ok. Wyślę ten sygnał na tą baksę gitarową, wezmę efekty z tej baksy gitarowej i wrócę sobie na return tutaj. Czyli te efekty z tej baksy gitarowej będą mi na całej linii wszystkich strips, prawda, w mikserze. I ja sobie zrobię to na swoim głosie, prawda? Tu miałem otwarte. Więc otwieram tu na swoim głosie, na kanale. Otwieram główny send, prawda? I to, co jest w tej baksie, pojawia mi się na moim głosie. Prawda? Jeszcze może zobaczmy jakiś bardziej stereofoniczny. Jeden. Check. One. Jeden. Jeden. Jakiś taki.
przepraszam. Przepraszam, jak to coś takiego znaleźć. Pan. Z takim, tu jest taki ping-pong delay ładny. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Jeden, jeden. Jeden. Check, check. Check, check, check. One, one, check. Check, check. One, two, one. One, one. Jeden, jeden. Jeden, jeden. Jeden. Może na to. Może na to. Więc w tej chwili to jest umocne. W tej chwili to jest włączone na stereo, prawda? Ja zabiorę jeden jack, zobaczymy jak to będzie na mono. 1, 2. 1, 2. No prawda, ze środka teraz. 1, 2. 1, check, check. Może to nie jest ale najlepszy zaszyt, prawda, ale to w ten sposób działa. Ja mogę jeden mono włączyć i mogę włączyć dwa, prawda, stereofoniczne. Zobaczmy, więc tak jest send 1, jeszcze chciałem wrócić do send 2, więc jak ja otwieram send 2, sygnał pojawia mi się tutaj, więc ja włączę sobie tu na send 2 wyjście, to pójdzie do tej baksy gitarowej i tu wrócę z powrotem do return 2, który jest w tym miejscu. I tu chciałbym wam pokazać ten pre-feder i post-feder, ponieważ send numer 2 ma tą funkcję. Zwróćcie uwagę, ja otworzę teraz tu sobie na swoim kanale ten send 2, otworzę tutaj na całym tym i otworzę powrót troszeczkę. 1, 1, 1, 1, 1, 1, check, 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 już mi się troszeczkę pojawia. 1, 1, może weźmy coś innego. 1, 1. Dobrze, przy tym zostańmy. I słuchajcie, jeżeli ja mam pre-feder, czyli to jest wciśnięty ten tu szary guziczek, może to widać, może nie. Więc w tym momencie, zobaczcie co się dzieje. 1, 1, jak ja nawet. Jeśli nawet wyciszę tutaj, no to i tak to mi nie zabiera tego efektu, bo sygnał jest wzięty pre-feder, przed tym moim suwakiem, prawda? Jeżeli, i zwróćcie uwagę, w tej chwili, jeżeli ja mam teraz czysty głos, jeżeli ja zacznę otwierać send 2 na pre-feder, to mi zacznie dodawać ten efekt, który jest, przychodzi z tej baksy. Zwróćcie uwagę, 1, 1, 1, prawda, jak zabiorę send, mam czysty głos, czyli mogę miksować czysty głos z efektem, który podłączyłem na send 2, prawda? Jeżeli tu włączę postfeder, to wszystko mi się zleje. Nie będę mógł rozdzielić swego głosu i efektu, więc to działa w ten sposób, jak otworzę. Więc mam wszystko razem. I ten potencjometr mi mam pod tym potencjometrem efekt i swój głos razem zmiksowany, prawda? Wróćmy jeszcze do send 3. Więc send 3 ma dwa, to są te pomarańczowe. W jednym dwa wyjścia. W jednym są, tak jak tutaj słyszeliście, mój głos i efekt, a w drugim jest tylko sam efekt. Więc sobie posłuchajmy tego jeszcze send 3. Więc ja tu teraz włączam, zróbmy stąd. Tu jest mój głos razem z efektem. Ja to wysyłam na baksę, więc cokolwiek mam na baksie zostanie dodane do tego, co jest tutaj, bo to ten send 3 to jest, są efekty stąd. Jeżeli ja wysyłam sygnał, no to te wszystkie efekty wysyłam do baksy gitarowej. Baksa gitarowa dołoży swój distortion i na tych dwóch ja wrócę z powrotem do miksera. To jest mój return 3, prawda? Więc zobaczmy, co to będzie się działo. Więc to jest ten pomarańczowy guzik. One, two. Check, 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 check. Check, check. Check, check. Więc ten distortion jest z baksy. Distortion jest z baksy, a pogłos jest z tego, z wewnątrz miksera, prawda? Bo ja wziąłem sygnał, wysłałem go do tej baksy, więc tam poszedł sam pogłos z moim głosem, a baksa dodała distortion i to wróciło wszystko tutaj, prawda? W tym momencie, jeśli ja wezmę sygnał stąd, będę miał tylko sam pogłos już, prawda? Więc zobaczmy.
może wyciszmy, żeby to nie było hałasu. Więc w tej chwili ja mam tylko na tym pogłos. Jak otworzę, to co w tej chwili się dzieje, więc ja wysyłam sam pogłos do basy z gitarą. Basa ma troszeczkę tego distortion i to wraca tutaj, prawda? Z powrotem do miksera. Więc w tym momencie ja biorę tylko z miksera sam pogłos, bez mego głosu, prawda? Tylko ten efekt biorę. Raz, dwa, raz, jeden. Więc to jest taka różnica, że tu jest sam tylko pogłos. I jakbym chciał to zobaczyć, prawda, więc teraz zabiorę ten send, to jest na 16 stało, więc tu powinienem mieć tylko ten sam one, prawda, to co mi dawał mikser. Te trzaski, ten distortion pochodziło z tej baksy z zewnątrz, okay, żeby tak to wygląda. I słuchajcie, jeszcze skoro już przy tym jesteśmy, więc to jest 16 preset, jakoś tak dziwnie, o teraz przepraszam, ja tam przesunąłem, bo to wszystko było trochę przesunięte. Ups, przepraszam też. A więc chciałbym, żebyśmy popatrzyli jeszcze na efekty w tym mikserze, prawda? Czyli bez żadnych sens to, co mikser ma w sobie tutaj pod tym 16 efektów. W tej chwili jest 16, prawda? Więc zobaczmy. Tu sobie go zdejmuję albo ustawię i tu też mogę zdjąć, prawda? Więc zobaczmy, to jest 16. Przejdźmy zejdźmy w dół do pierwszego, prawda? To jest 15. One, two, check. A, tu jestem, check. Jeden, raz, dwa. 14, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc to jest Star Wars Lord Vader, prawda? Hi Luke, go with me. Prawda, więc to tego typu robi, 14, 13. 1, 2, 3, 4, 1. Taki dość, prawda? Dość niewiele. 12. 1. Check. 11. 1, 2, 3, 4. Prawda? Też jakieś na stare. 10. 1, 2, 3, 4. Check. Słuchajcie, ja tego nie używam za często. Czasami te niższe numery są takie bardziej proste pogłosy. Jak sobie na gitarę kładę. Prawda? Aż nie pozwala mi mówić. Jeden. Słuchajcie, oczywiście każdy z tych możecie sobie customizować, ustawiać tam jak te długości i tak dalej. Nie możecie na przykład zmienić, prawda, chorusa w pogłos, ale możecie w tym chorusie czy pogłosie ustawiać, prawda, te wszystkie parametry oczywiście. Ósemka, jedenka, 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 jeden. Więc taki długi. Siódemka. Raz, dwa, trzy, cztery, jeden. Tu oczywiście możecie sobie send i return, czy mniej, czy więcej. Jak tam się wam pasuje do miksu. Jeden, jeden, one, two, trzy. Check. Próba mikrofonu, check. One, two, pięć. Cztery. Jeden. Trzy. Jeden. Dwa. Raz, dwa. Więc i ostatni. Jedynka. A więc słuchajcie, ja w tym troszeczkę, prawda, pozmieniałem, bo niektóre były takie długie, i więc tak jak mi tam pasowało, ale bardzo rzadko tego używam. Ja zazwyczaj z tej strony mam gitary, więc jak mi coś tam, prawda, to tu sobie dodaję tym pomarańczowym i tu ustawiam. No, tu znowu mam krzywą balans. Więc słuchajcie, to było jeszcze takie dodatkowe video o mikserze Behringer Xenex USB X2222. Jeszcze troszeczkę o Senti, tych rzeczach. Dziękuję ślicznie za wasz czas, pozdrawiam cieplutką, Zębach był tutaj and see you next time. Thank you, bye.